Cześć, tu Kamil. Witam Was ponownie w Katana Shooting. I dzisiaj zapraszam na czwarty unboxing na moim kanale. Dokonam oficjalnego otwarcia tego pudła. Korzystając z mojego taktycznego Panto. Szczerze, tak zapakowane, ja też nie chcę za bardzo uszkodzić zawartości, bo jest delikatna. Ale powiem Wam, poza tym, że wiem, co jest w środku, to jest miękko. Nie znam szczegółów, nie? No, szczególnie funkcjonalności, jak to obsługiwać. Co z czym spiąć. Uważnie ciąłem, widzę, że kable są, ale przeżyły. No właśnie, jeszcze sprawdzę z tym. No nie, chyba to było tylko jakieś pudełko podbite, a nie firmowe, bo bym się chyba popłakał. Rzeczki by mi bardziej się przydały. To były jakieś buty. No tak, coś z góry teksem. Dobra, taktycznie tam to odkładam. Stawiam się do środka i otwieramy. Pół pudełko urodzaju. Kabel. Myślę, że dłuższy niż 4 metry. Może nie 10. Telefon flat cable 28 AVG. Dobra, zobaczymy. Aha. Czyli w tym nam to przychodzi. Tu już widzicie, co to jest. SCART. Także zamówiłem treningowego skata. Dzisiaj też podpisałem umowę, dzięki której, mam nadzieję, będę często treningowo z niego korzystał. Aha, czyli to jest takie rozwiązanie, mam torebkę, po prostu kołczam prawidłowości, tak zwany. Ktoś miał psiaka, ale dobra. Dostajemy się do wewnątrz. Tylko kabel. I w środku jest ramka. Widzę, że są diody. Światełka pewnie. Z tego. To jest SCART model ST4-12 ST4. SCART USB. No i kabel jest, z jednej strony wejście normalnie to duże, a z drugiej mikro USB B, typu B, czyli to szerokie takie. Co jeszcze tutaj dostajemy? Przede wszystkim płyty są ważne, są płyty, widzę. Ale po kolei, aha, o, kamera oczywiście. No dobra, tu jest jakiś czujnik, sensor.
kolejny. I tutaj widzę, że coś będzie na to telefoniczne chodzić. No tu urwane. I co tutaj? Będzie zaczep. Ok. Dobra. Czyli to tutaj. Taki mały jest. To będzie, myślę, że serce, nie? I to jest kamera. Taka fajna, mała. Więc jak będzie pod pistoletem, to nic nie waży. W zasadzie jak Mantis. Wiem już też od kolegi, że można spokojnie pod Glocka podpiąć. No tak, widzę, że nie tylko pod wiatrówki. Mamy też różne szyny. No jest tutaj taka szyna. I regulujemy. Dobra. Możliwość tu widzę, już jest tą wejście B. Wejście B. Tak. Jesteśmy w środku. Okay. Dobra. I kolejna kieszeń to coś. Aha, to będą obejmy. Obejmy właśnie na kartusze do pistoletów i karabinków pneumatycznych. Dusik taki. Ale. No. Tak. A jedno drugie chyba musi wyjść. No jest większe, mniejsze. Fajnie, jakby to dostrzelił. Rozumiem, wypinam, wykręcam. Obejma idzie na przykład pod karabin. No nie. Jak ja to mam spiąć? To dwa, tak? Do tego. Bardzo w tym momencie kumam. Będę się zapytać kolegę, jak to ma być montowane. Już sobie nie potrafię w tym momencie tego wyobrazić, jak te obejmy będą wieszane. No okej. Okay. To jest sprawa do rozgryzienia. No i oprogramowanie. Podstawa nabycia. Podpisanie. Dobra, super. Tu już nic nie ma. Dobra. Czyli oryginalna płyta z Katowska. Ona będzie miała jaki 2006. No i aktualne sterowniki, aktualne pliki, aktualne sterowniki na 2021-2022 rok, po to, żeby ten system działał. Aha, tu jest w ogóle instrukcja obsługi, więc powiedzmy niepotrzebnie się bawiłem tymi śrubkami w obejmie, bo no jest trójka, barrel insert kit for the optical sensor option. Nie, to jest czwórka. Mounting plate kit for the optical sensor. Dobrze. Dobrze. Czyli po dwóch stronach długie mają być. Gdzie jest? Tak, czyli
Tak, do jednego wkręcam, dobra, ten zostawię, a ten wykręcę. I w ten sposób jakoś to ma być montowane. O. Ma być po dwóch stronach. Dobra, no i co? I teraz jak to się zapina, tak? Jak to się trzyma? Będzie troszeczkę studiowania w tym miejscu. To należy zapiąć. Okej. Ale chyba tylko na pneumatykach, prawda? Będzie problem, bo tam gdzie szyna Picatinny, to po prostu samo powinno wejść na śrubkę, tak jak stary Mantis, ten X0, że się wyrażę, da się to zamontować, a tego to się, jak to montować, się dowiem od kolegi. No. Następnie już są informacje. Jak instalować skata. Ja jestem z kumplem umówiony, że ono poprowadzi mnie, tak, jak będę miał jakiś problem, co jak działa. Dobra, jako że to jest tylko unboxing i bardziej chwalipieństwo moje wychodzi, to będę już zmierzał do końca, finiszował. A jak to działa, zobaczycie na kolejnych filmach. Także Katana Shooting, witamy z kata USB. Zapraszam tym samym już na treningi z użyciem tego skata. No i do zobaczenia na osi. Katana Shooting i bezpieczna strzelnica. Bo każda strzelnica jest bezpieczna.